Zostały już tylko 2 dni do Black Weekendu, który jest w ten piątek. Będą to największe przeceny w historii całego Voyant Shopu. Przeceniamy wszystkie produkty, niektóre nawet o 70%. Do każdego zamówienia w Black Weekend, czyli od piątku do niedzieli, będziemy dodawać takie nowe limitowane zdjęcie z autografem. Będzie ono dostępne właśnie tylko w Black Weekend. Dlatego skorzystajcie z okazji, które będą w ten weekend, ponieważ kolejne tak duże okazje będą dopiero za rok. Siemanko, witam w mojej wirtualnej kuchni. Jak widzicie, dziś będziemy gotować w naszej wirtualnej rzeczywistości. Mamy tutaj taki chlebek i mamy zadanie go pokroić na 4 kawałki. Oczywiście musimy uważać na nasze palce, czasem się nie poharatać. Ojejku, nie chcę tego robić, nie chcę tego robić. Uwaga, raz! Uda nam się? Nie, czekaj, muszę trzymać. O, udało mi się, patrz! Przekroiłem chlebek, ale jest realistyczny. Dobra, czekaj, a jak postawię chleb w ten sposób i przetnę go tak, to czy go przetnę realnie? Przeciąłem go tak, jak tutaj widzieliście! Wow! Ej, dobra, z tego chleba za dużo nie zostanie, czekaj. Chyba, że przetnę go... O! Jeszcze raz, dobra. Ja, on jest pusty od środka. Już na samym wstępie zepsuliśmy grę. A! Ojejku, ojejku, ojcowie. Dobra, to było straszne. Nie chciałbym, żeby tak nóż mi upadł w prawdziwym życiu. A! Przecinamy jeszcze raz. Dobra, przeciąłem 4 kawałki, więc zadanie wykonane. Kucharz Tojtosław zaczyna od małych rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest pokrojenie chleba. Zadanie wykonane, jak widzicie. Bardzo mi się to podobało i teraz musimy pójść do kolejnego zadania. Kolejne zadanie jest... O, tutaj. Okej, użyj 5 gramów soli. Tutaj mamy mięso, pyszne mięso. Gdzie jest sól? Tutaj chyba jest sól. 5 gramów to będzie dobra ilość. Raz, dwa, trzy. O kurczaki, dałem 13 gramów. To chyba za dużo, będzie trochę za bardzo słone. Ryba plus mięso równa się dobra kanapka. Am, nam, 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 jemy to. O co tutaj chodzi? Dobra, lećmy dalej w takim razie. Weźmy sobie jeszcze to i będzie piękne, piękne mięsko. O to chodzi. Lećmy! Ale to będzie super. Ty, wszystko wylałem? No to na... Ojejku, przepraszam, prawie rozwaliłem to coś. Musimy na takie rzeczy uważać. Dobra, oliwy nigdy za mało. Lejemy kolejna. Woohoo! Dobra, tego już nie potrzebujemy. Pou! Ale wyrzuciłem, ty, bo ja muszę uważać. Ja muszę zdawać sobie sprawę, że tutaj naokoło mnie są też rzeczy. Okej, mamy to coś i teraz wrzucamy to do gara. Czekaj, do gara? Okej, jest w garze? Jest w garze. Potrzebujemy chyba nóż. Nóż, żeby to troszeczkę pokroić. Czekaj, tutaj mamy nóż, tak mi się wydaje. O, dobra, ale go wziąłem. I teraz idziemy to krojnąć. Uwaga, pyk. Na pół, dobrze. I jedna część, i druga część. Dobra. I teraz musimy... pewnie wlać tutaj coś. Dobra, wlewamy. O, dobra, lejemy! 500 ml tego. Co to jest? Oliwa! Jeszcze więcej oliwy! Tak, idziemy to zagotować. Dobra, mamy tutaj do zagotowania. Włączamy na maksa. Czy to jest to? Chyba tak. O, chyba zaczyna się gotować. Bardzo dobrze. Nie wiem dokładnie, co z tego będzie, ale niech się gotuje. A my w takim razie zabierzmy się za steak. Oj, czekaj, bo nasze mięsko... Co się z nim dzieje? Robi się coraz cieplej. O, może weźmy tutaj, wrzućmy sobie ogórka, czekaj. Ogórek. O, mamy ogurasa. I wrzućmy go szybciutko tutaj. O, oguras! Ej, patrz, co się z naszym mięsem dzieje. Chyba jest dobrze. O, a tutaj przy okazji robimy steaka. Dobra, weźmy to coś. I patrz, obrócimy steaka, uwaga. O, damy radę? Yo! Prawie nam idzie, czekaj. O! O, to jest dobra taktyka na obrócenie steaka. Czekaj. No nie idzie mi. Dobra, biorę to jednak, okej. I raz. I dwa. No nie działa! Dobra, czekajcie! Gołymi rękami! Wy tak, widzowie, oczywiście nie róbcie gołymi rękami, bo sobie coś zrobicie. Ale poczek się ładnie tutaj zauroczyło, jedzonko. Ale będzie pyszne. Oj, patrz, jest gotowe, done. Zrobiliśmy to. Bierzemy to mięso w takim razie. Idziemy sobie je tutaj pociąć na kawałeczki. Dobra, gdzie tutaj mamy chlebek? Mamy chlebek, okej. I teraz to mięsko sobie pociachciamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale będzie pyszne jedzonko. A, sałata, no nie widzę. Czekaj, a co to jest? O, cię, mam jakąś bekę. Czy to się odkręca? Nie da się tego odkręcić. O, odkręciłem. O, nam, 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 nam. Wcinamy. O, nie wiem, co to było w sumie, ale napiłem się. Dobra, możemy to wyrzucić. Uwaga.
Chodź się, kręcę! Ty, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy talerze! Uwaga! Nie rozbił się! Jakim cudem? One się powinny rozbić. Czekaj, może tym rzucę w nie. Oho! Dobra. Ej, mam pomysł! O, ja się kręcę. Czekaj, czy to się da odkręcić? Nie wiem, czy to da się odkręcić, ale mam pomysł. Czekajcie. Ja nie mogę, ale głupi pomysł. O, ja! Nie, dobra, to będzie wybuchowe, wybuchowa mieszanka. Czekaj. Bierzemy to i wrzucamy to. I uciekamy! Najgorszy kucharz w mieście, Wojan Team. Ojejku, to się pali! Widzowie, to się pali! A! Nie, źle robimy! To wybuchnie! To wybuchnie! To wybuchnie! Okej, dobra. Może nie wybuchnie. Może nie wybuchnie. Dobra, my zabierzmy się za robienie naszego... Wybuchło! Wybuchło! O nie! Wykrakałem! Co się stało? O, tutaj była lodówka, nie zauważyłem tego. Mamy kiełbasę! Kiełbasa! Kiełbasa! Pow! Dobra, czekaj, czy da się to jakoś naprawić? Ja chcę tutaj na tym gotować, halo! Jak to się mogło rozwalić? Przecież ja tylko wrzuciłem tutaj coś, co wybuchło. Weźmy chociaż, dokończmy naszego burgera, którego zaczęliśmy już robić. Dobra, mamy ogurasa. To nie jest oguras, to jest papryka! Dobra, papryka wystarczy. Tniemy paprykę. Co? Jak ja to trzymam? Ej! Tak się noża nie powinno trzymać. Dobra, ciachamy. Dobra, jest pociachane i teraz patrz. Bierzemy nasz chlebek. Kładziemy sobie nasze mięsko. I spójrzcie. No mamy! Mamy całego burgera. Jak go teraz całego wziąć? Czekaj. O. Piękny burgerek, widzowie. Dajcie znać, jak wam się podoba w skali od 1 do 10. Mi się bardzo podoba. Am, nam, 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 nam. Ale pyszny. Oczywiście po robocie. Dobra, po robocie trzeba to wszystko umyć, więc idziemy sobie do naszego kranu. Wrzucamy to. Czekaj. Dobra, tu. Daj mi to przesuń. Odkręcamy wodę. I myjemy, słuchajcie. Ja, szorujemy w wiarze. Zobacz to, co się dzieje. O, niech się wylewa. O, patrz, wylewa się na podłogę. Zalewam kuchnię. Czemu ja zamiast gotować to niszczę kuchnię? Ja mogę siebie umyć. Dobra, weźmy to i może naprawimy to myjąc to. Uwaga, działa? No niezbyt chyba. Oj, spójrzcie. To jest piękna kuchnia. Co my tutaj mamy? Ja nie mam... O, jaki widok. Mamy nawet nasz własny komputer. Dzień dobry, co my tutaj możemy zaznaczyć? Możemy zaznaczać jakieś rzeczy. Restaurant info. O, pierwsze, mamy jakieś 0 gwiazdek. Jak to musimy tutaj nam order manager? O, zamawiać rzeczy. Co to jest? Dobra, steka z frytkami zrobimy. Tak, jest tutaj to nasze zlecenie. Dobra. I teraz na naszym ekraniku możemy wiedzieć, co potrzebujemy. Potrzebujemy steka. Steka będziemy mieć chyba w lodówce. O, dzień dobry, jaka lodówka ogromna. Nie, proszę nie zamykać. Halo, czekaj. Otwieramy lodówkę i tam na dole widzimy jakieś steki. Czekaj, tego mi steka daj. Mam steka! Dobra, wracamy do naszego kuchennego miejsca. Ale piękna kuchnia, naprawdę. Okej, to jest stek, dobrze, dobrze nam się udało. Kładziemy steka. Okej, następnie potato potrzebujemy. I rozmaryn chyba jakiś. Ej, to nawet nie jest podpisane. Ojejku, ja nawet nie wiem, co ja będę brał. Ty, lodówkę zamykaj! To wygląda jak rozmaryn coś. Dobra, bierzemy to. To chyba jest ziemniak, czekaj. Tak, to jest ziemniak. Bierę go, idziemy szybciutko. Kładziemy ziemniaka. Kładziemy, to chyba będzie potrzebne tutaj. I co? Zaczynamy! Pierwsze co, to pewnie pokroić ziemniaka na malutkie kawałeczki. Więc weźmy tego ziemniaka tutaj i zaczynamy w takim razie. Ciachamy. Raz, dwa, trzy... Małe kawałeczki, dobra, chyba to są jakieś małe kawałeczki. I teraz na drugą stronę. O, pięknie, raz. Co ja robię, halo? Ej, przyczepił się ten ziemniak, dobra. Na jeden, na dwa, na trzy. Ale będą fryty pyszne. Zrobimy rasowego steaka, widzowie. Frytki, frytki. I co? Nie, 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 tak nie łap, okej. Dobra, mamy to. I teraz potrzebujemy garnek. Tam jest garnek, więc bierzemy go. Lejemy do tego jakiś olej. Okej, sporo oleju, dobra. I teraz tak, włączamy to, co nie? Na, dobra. Wrzućmy do tego już te frytki. Bierzemy fryteczki, bierzemy to. I uwaga, to wrzucamy. Paczek ładnie, paczek ładnie to wrzucę. Uwaga. Ale pięknie, słyszę. Gotują się. O, smażą się fryteczki. Dobrze.
Niech się smażą, ale głośno. Super, i teraz zabieramy się za smażenie naszego mięska. O, już zaczyna działać, świetnie. I bierzemy nasz sól. A! Nie, sól, wracaj. Okej, okay. Sól, 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 sól. Obracamy na drugą stronę. Sól, 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 sól. I potrzebujemy jeszcze ten, nie wiem, rozmaryn czy co to jest. A, chyba zaczyna działać, bo widzę, że coś tutaj się unosi. To teraz zabierzmy sobie talerz. Tutaj fryteczki, o! Ty! Nasze frytki są prawie gotowe, nice. Dobra, gdzie jest talerz? To jest chyba talerz, co nie? Tak mi się wydaje. Eś! Rozbijam talerz! Pow! W końcu mogę rozbijać rzeczy! Zabieram to! Talerz o talerz! Wow, a czy mogę przebić to ręką? Puu! Nie, nie mogę. Ty, słyszę helikoptera jakby leciał. Chyba ktoś się denerwuje, że niszczę tutaj takie rzeczy. Ej, bo to mi się spali zaraz! Dobra! Kończymy to! Olej musimy się pozbyć, dobra! Pozbędziemy się oleju w ten sposób, czekaj. A! Żebym zaraz wszystkiego się nie pozbył, dobra. Wylejemy olej, patrz, wylewam. Wylany olej, mamy. To kładziemy tu. Zapraszam, fryteczki! O, dobra, ale pyszne, smakowite! Om, nom, 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 ale ładnie to wygląda. Dobra, a jak tam nasze mięsko? Ty, nasze mięsko się w ogóle robi? O nie, się przyjarało chyba za bardzo! O ja! Dobra! Miejmy nadzieję, że klientom nam się to spodoba, co nie? Dobra, jak dla mnie to jest to już gotowe. Biorę to mięso i kładę to tu. Dobra, i pytanie, widzowie. Czy waszym zdaniem jest to podobne? To, co jest na tym versus tym. No przyznam wam, to chyba nie jest podobne. Ale proszę przyjąć. O, patrz, serwujemy. Okej, jest, to jest to jedzenie. Patrz, zabrał. Czy udało nam się? Udało nam się! Dinner is served! Spójrzmy! Smak! 2 gwiazdki na 5! Jak to? Czas realizacji? O, bardzo dobrze, bo oczywiście jesteśmy szybcy, uwinęliśmy się bardzo szybko. Ogólny wynik 2 gwiazdki na 5. Mojemu klientowi stek z frytkami chyba się nie spodobał. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.